i wszystkim z tym Kowala. Dzisiaj lecimy z 18 odcinkiem Boku no Hero Academy. Tak wiem, był opóźniony, 19 też będzie opóźniony. Więc sorry. Wakacje to jest najgorszy okres, żeby cokolwiek nagrywać. I przeskakuje mi światło, więc sorry. Coś mi się ostatnio z telefonem wali, a telefonem nagrywam. Będę go zmieniać. Bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że będę go wymieniać. Okej, zobaczmy odcinek. W międzyczasie pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, łapce w górę, łapce w dół. Zostawcie jakiś znak, że oglądaliście odcinek. Boże, ja już nawet nie wiem, co się dzieje w tym anime. To jest straszne. Byli na kolacji u Todorokich. Tak, to był wyjątkowo niezręczny odcinek. Tak, wybacz mu zniszczone dzieciństwo. Powiem wam, że zrozumiałbym, gdyby Natsu był u Zuoli, a nie Dabi. Chociaż Dabi pewnie też miał przejebane. A co do openingu, jeśli chodzi o piosenkę, to im częściej jej słucham, to tym bardziej się do niej przekonuję. Faktycznie jest bardzo, bardzo przyjemna. Jej, kilka lat temu, kurwa, więcej retrospekcji! Elevator też ma kompleks mniejszości. To jest typek, który był w scenie po napisach. Będzie miał jakiegoś psychofana? Czy kichuj? Będziemy mieć wreszcie historię Dabiego? Albo nie? No niby człowiek ma tą możliwość, ale nie każdy. Dlaczego kurwa tam ten narkotyk, czy jak to się tam nazywa, jest od tak dostępny wszędzie? Każdy ma do niego dostęp, jeżeli jest z tych złych. O, jemy śniadanie. Ej, bo mój brat nie żyje. Dajcie mu święty spokój. Chce być wkurwiony na ojca, to niech będzie wkurwiony na ojca. Jezus Maria. Ja nie mam pojęcia, w jaki sposób tam ten wypadek był. Dlatego liczę na to, że oni nam to wyjaśnią. Chociaż cholera wie tak naprawdę. Jeżeli Elevator nie zrobił tego sam, nie wiem. Obwinianie kogoś o śmierć innej osoby, jeśli nie zabił tej osoby, jest głupotą. Przynajmniej ja tak uważam. Rozumiem mieć wpływ na różne... O Jezus, Baku, uśmiechnij się, żabo. Rozumiem mieć wpływ na coś, na jakąś sytuację, ale kuźwa. Tak samo jak zostawcie go w spokoju. Jezus, kurwa, ja pierdolę. Tak samo jak obwinianie się bardzo często dzieciaki w filmach. Zresztą w prawdziwym życiu też tak mają, że pospieszają rodziców, żeby szybciej przyjechali, coś tam, a oni mają wypadek. I obwinianie się o ich śmierć. Każdy inaczej przechodzi żałobę. Jeżeli to im pomaga, okej. Okay. Weźcie, tak... Czemu ktoś ma dziwnego skill? Wjedź w niego i wtedy jego skill... No wejdziesz w niego, wie...
Ma bardzo dziwnego skilla, że kontroluje linię. Zastanawialiście się kiedyś, jak kurwa tworzą moce w tym anime? Muszą być tak spizgani. Nie pamięta. Nie pamięta, ale nie pamięta, jak się nazywasz? Ending? Never ending story. Oh, wow. Tak będę wam śpiewać od czasu do czasu. Weź ty się odczep od... Odczep się od Natsu. Zabił go? Każdy ma jakieś marzenia, okej? Okej, ale Nomu nie jest myślącą istotą. Jest żywą. Nawet nie wiemy, czy to odczuwa ból. Czemu Elevator jest tak brzydki? Przestań być brzydki. Jesteś piękną buzią. Dlaczego nagle jesteś brzydki? No fajnie, mają walizki. Oni nie mają takiego cudownego skilla jak Elevator, żeby się nagle przeobrazić w strój. Chociaż przekonajmy się, bo pewnie mają. No nie, z tego co wiem, to po prostu pozakładali częściowo stroje. Ratuj syna! Chłopaki się zajmą tamtym oszołomem. Jezus Maria, retrospekcja? Czemu się zatrzymał? To jest nadal twoje dziecko, mimo że cię nienawidzi, to jest twoje dziecko! Różesz się! A co kurwa Elevator w tym czasie robi? No kurwa stoi i się gapi jak szpak w pizdę, no do... Dziecko ci chcę! Au! Ojciec kurwa roku. W ogóle bardzo, bardzo ładna walka. Będę żygoć. Sure.
Kasia, nie teraz, nie teraz. Słońce, naprawdę nie teraz. Dobra, ja wiem, że to szok, ale... To tak nie działa. Słońce to tak naprawdę nie działa. Możesz być najlepszym rodzicem na świecie, a i tak mogą cię dzieci zwyzywać. Ma rodzinę. To, że niepełną, nie znaczy, że kurwa nie ma rodziny. Czemu mi się smutno robi? Wiesz, ty nie masz się zmieniać. Wybrał coś? To. Czy chcę powiedzieć Almightowi? Powiedz mamie! Oczywiście, tylko elevator o tobie rozmawia. Nie będzie się pojawiał? Odejdzie? A oni się gdzieś przeniosą, tak? Ok, jesteśmy po 18 odcinku i jest kilka spraw, które chcę poruszyć. Po pierwsze, skoro Natsu i Toya mieli tak zajebisty kontakt, czy po wszystkim Dabi się z nim... To ja jako Dabi kontaktował się z nim. Zastanawia mnie też, z kim miał się spotkać Natsu, idąc sobie gdzieś tam. Zastanawiam się, a może jednak mają tam z braciszkiem jakiś kontakt? No, bo cały czas było o tym, że byli zajebiście blisko ze sobą, że to ja o wszystkim mu mówił i tak dalej. Więc zastanawiam się, czy może mają jakiś kontakt
czy coś i Natsu po prostu trzyma. Ale z drugiej strony, jeśli wie, że Dabi to Toya, a obwinia ojca o jego śmierć, to nie, to mi znowu nie pasi. I wiem, że zwyzywałam Elevatora podczas walki, że się nie ruszył, że nie zareagował w ogóle, no bo taka prawda, że on się nie ruszył, chłopaki odwalili całą robotę, ale domyślam się, że to szok i tak dalej, ale innych potrafi ratować bez problemu, a własnego dziecka nie. I myślenie o tym, że o, jak cię uratuję, to już mi wybaczysz i nie powiesz o mnie, co? Kuźwa, można mieć zajebisty kontakt z rodzicami, rodzice mogą być najfajniejsi, najzajebiści i tak dalej. Wystarczy, że zrobią jedną rzecz, która nas wkurzy, w minimalnym stopniu nas wkurzy. Okres dorastania ma to do siebie, że i tak cię dzieci wyzywają. Niestety, tak to działa. A ty, że masz już fajną przeszłość z dzieciakami, to centralnie, no, moim zdaniem nie da się tego odpokutować tak, żeby już dzieci, o, najlepszy tatuś na świecie, pierdol, pierdol. No nie, psychofani są przerażający. Naprawdę. Ej, każdy ma jakieś marzenie, ja to rozumiem. Ale zostać zabitym przez elewatora, gdzie z góry jest założone, że tutaj bohaterowie nie zabijają. Zrobię to dla ciebie, okej. Okay. Namówiłeś mnie, chodź, wezmę kamienia i będę ci napierdalał, dopóki nie zginiesz. To byłby dobry odcinek. Ale ten odcinek też był dobry. Podobał mi się. Nie nudziłam się, chciało mi się płakać w międzyczasie. Pośmiałam się. W ogóle ten kierowca to jest złoto totalne. Więcej go poproszę. I Kacian wybrał pseudonim. Po kurwa 5 sezonach wreszcie wybrał pseudonim. I jestem ciekawa, kto jest tą pierwszą osobą, której chcę o nim powiedzieć. Czy to Kirishima? Okej, dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się za tydzień w 2 odcinkach. Jeżeli mi się uda nagrać, liczę, że mi się uda, bo jak mi się nie uda, to umrę w środeczku. I jeszcze raz przepraszam za opóźnienia. I okej, dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam do pozostałych serii, do subskrypcji, w komentarze, na Instagrama, na TikToka, na Bajkafej. I widzimy się w następnym tygodniu albo w innych seriach. Dzięki bardzo jeszcze raz i trzymajcie się, pa! Yeah.